Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Screen Capture Project. Jest jak zwykle Desełko. Jestem, hejka. Torgusek. Cześć wszystkim. Gramy. Bawalon. Patrz, się tu rozglądam. Tutaj jakiś ten ma takie jakieś kuleczki, ale to już mają kuleczki, widzę, powsadzane. No, kuleczki. Ta jabłuszko ma, Ewa. A jak tu ładnie, masakra. Ewa. Gdzie tu iść? Nie wiem, to są jakieś płytki takie podłogowe, w sensie dziwne tekstury białe. Aha, widzę, no i co? Tak, tu można może coś. Widzicie, a jest na to takie... Taka rybka jest, nie? No jest, taka legendowa. Ale a to gdzie się ja nie mam da to? Przesuwać no tego. Właśnie, chyba się da. Tylko nie wiem się, gdzie no za na bardzo. Te płytki czy co? No ale na płytki jak tam a gdzie masz taki płytki? Strumyczek? Daleko? Po drugiej stronie takiego strumyka, nie? Da się to przesuwać? Serio? A no da się przesuwać taką rybę. No da się. Tylko po co i w którą stronę? A może ta strzałka coś wskazuje? Okej. Ona się patrzy na tą strzałkę w ogóle. Co? Ona się patrzy, no jak stanę przy tym takim tutaj koło tej ryby, to ona się patrzy. A faktycznie, a tam jest no. Następna ryba w ogóle. Nie wiem czemu się ona patrzy. Ej, ale gdzie tu ustawić, bo tu w sumie nie ma dużego wyboru tak naprawdę. To ona się na zamek patrzy gdzieś tam w tle, czy na co ona się patrzy, ja już nie wiem co może się to jest coś, może coś czego nie widać, nie, bez sensu, nie rozumiem. Tak no kamera dobra. Się zmienia. A czy wyżej da się? Dobra, a może jeszcze coś tu jest? Aha, bo tam no w właśnie ogóle jest ta ryba jeszcze jedna. Jest, widziałem też, no. No to... Ale gdzie to ustawić, słuchajcie, bo to mi nic nie daje. No to musi być w obrębie tutaj bez tych strumyków, gdzieś coś. No bo inaczej się tego nie da wypchnąć, ale to jest taki bez sensu. Dobra. Ja coś patrzę. No. Ona się patrzy na to drzewo, czy na nie co wiem, ona się patrzy? Się patrzy? No już się mi nie patrzy. Ej, ale tutaj jest coś w drzewie. Co to jest, kuźwa? Czekajcie. Mamy teraz kluty. W drzewie? Tak, na, a jakby faktycznie, przy gałęzi tu jest kamera takie, taka. Takie białe coś przy gałęzi, podstawię to pod to. Ale co to jest? Może sięgnąć coś trzeba. No i a jest, tam coś, jest, więc nie jest, wiem, co... widzę. Co to jest? A nie trzeba w to strzelić na przykład? Nie wiem, to nie jest aniołek, ten cherubinek znowu taki? Bardzo możliwe. Bo to bardzo no podobne dobra, to jest. Trzeba przesunąć w takim razie. Pewnie trzeba. Chyba trzeba przesunąć. To dlatego ona tak się gapiła tam. No ale to nie wiadomo na co ona się gapiła. Cofnij to. No na to białe. Na tego aniołka. Co desełko się dzieje? Bo za daleko sobie przesunęłam. Boże, ja zanim tam to przesunę, to potrwa wieki. Przyjemna jest ta nuta, taka. Przyjemna. Miarę. Przyjemna, bo. Zaraz ja wam czy, powiem, czy to się da podnieść, czy nie. Na 100% się da. Tak, da się. I to jest, no to jest aniołek taki cherubinek. No. To teraz gdzie go wtrynić? Było tu jakieś miejsce na to? Na posągi jakiś albo inny postument? Nie wiem. No, jakieś były tam posągi, ale... Idę szukać. Ja nie mam to dobrze podstawione? Nie wiem. No tak centralnie musisz mieć to... Aha, żeby to było tak naprawdę... Tak, żeby można było to podnieść. No mam, on taki w ogóle jakiś położony ten anioł. Nie no, w to na pewno nie. A nie trzeba na tych takich, nie no, na płytkach też nie postawisz tego. Tu jest postument. A nie, tu brakuje aniołka, jest. Tak, tak, przy tym takim ogrodzie, że tak powiem. No, i co się stało? I się wysunęła kolejna ryba. Jezu. O Boże. Ale to na, aha, bo to te płytki to są ryby. To może teraz na tą drugą płytkę, słuchajcie, na tą białą, czy nie? No może, a da się to słuchać? No da się. Tutaj ta ryba, tak? Zaraz na lewo, tak? A nie da się. To trzeba jeszcze drugą okoś otworzyć. To czy, słuchajcie, tak, brakuje nam. Tak, bo po drugiej stronie, słuchajcie, nie ma takiego aniołka też. To tak? Jednego a. brakuje jeszcze. Po drugiej właśnie. Stronie. A widzę, aniołka jest tutaj u góry. Gdzie? Chyba. Podniem, czy on jest do wzięcia, czy nie? Ale gdzie? Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Jak tutaj jest naprzeciwko... Nie wiem. Kolejny zegar ze strzałką, dużo wody, takie no, upajono widzę. I no. Tutaj u góry na łuku. No jest, patrzy się nawet ona tam, jak podejdziecie do tej strzałki. Pajoro, łuk. Na łuku u góry na ten jest aniołek. Tam gdzie jest taka woda. Znowu większa. Przy tej strzałce DSEO takiej, nie? No, ten zegar, tak. Ale jak to wziąć, słuchajcie, bo tu też by było trzeba coś podustawić. A czy jest takie bajorko? No, ale ja nie widzę, nie wiem, nie tam gdzie widzę portal tej strzałki. Jest taki z tyłu z tym, z korzeniami naokoło drzewu. Dobra, zestrzelcie podstawkę, na której i to stoi spadnie? I spadnie. Tak. No spoko, tylko chciałabym wiedzieć, gdzie to jest. Tu jest strzałka jakaś.
No. Ale, a, czekaj. A, dobra, widzę tego aniołka gdzieś tam. I musisz zestrzelić. A teraz gdzie to celownika? Gdzieś tu obok, czy gdzie? Co? Gdzie to wsadzenie jest on? No tam, w tym samym praktycznie miejscu, aha, po drugiej stronie. Okay. No ale co on zestrzelił? A, dobra. No to podstawkę. Tak? Znaczy, on akurat w podstawkę mi nie pykło, ale w aniołka mi pykło. Aha, to mi nie pykło właśnie w aniołka. Dobra, podniosło się. No teraz można się dostać na górę, słuchajcie. No to jest to. No ja się wspinam. Tak trochę grecko tu jest dla mnie, nie wiem, tutaj Herkules mi się kojarzy. No takie herkulesowe, mhm. Dobra, wskakuję gdzieś wyżej. Tylko jak mi coś tu wystrasza, bo mnie coś zaatakuje, to padnę. Ja grałem kiedyś w Herkulesa na PSX-ie. Ja też. Trudny był. Trudny był. A ja chciałem pobrać ostatnio jakąś wersję na PC, to jest bez muzyki, bez sensu. No właśnie, ja w ogóle chciałam nagrać to do swoich serii na kompie, ale no niestety w bardzo malutkim takim oknie mi się odpala. Uh-huh. Dupa. Bez nadzieja. Dobra, i tu mam... Doszedłem do rybki. Aha, jej się nie przesuwa, dobra. Aha. Już się przestraszyłem. A tu jakieś sekrety są jeszcze dalej? W ogóle powinny być chyba, co? Czy... A ile mamy w sumie? Poczekaj, 64. 64, nie wiem, no. Powinny być w sumie. Miałem wrażenie, że ona nie jest. Jak ja to mam tutaj. A czemu my nie mamy tego shotguna? Znaczy, no tego wiecie. Nie mam tej broni. Bez sensu. Jakiej? No jak tego, co jak ten strzelało jak shotgun. Jak... Miecz, tak? Nie, ten miecz. Excalibur, czy co? Boże, no mieliśmy ten muszkiet. Nie mamy go. No to... A, nie mamy, faktycznie. Muszkiet? A to nie jest... Chyba, że to... A to nie jest ten flintlock? To jest flintlock. I flintlock. Nie, to jest jak rewolwer. Absolutnie, to jest jak rewolwer. Przecież ja bardzo często cały czas korzystałam z tego prawie, ja tak... ale... No był, faktycznie był, tak. Nie wiem, co brali? I wystawał nam nawet taki na plecach wielki, był. Nie widzę, nie wiem, o co chodzi. Ja też nie mam. Chyba, że miecz, słuchajcie, nam to zastąpił. Tak, bo on działa jak shotgun. To może... No, chyba tak. Aha, chyba no tak, chyba, bo teraz mamy na plecach właśnie ten miecz. Fajnie, tu jest tak skakać można. Jezu, ja cały czas skaczę, cały no, czas, tak nic fajnie, się nie dzieje w sumie. Takie proste skoki, spoko. Znaczy, no jeden był taki tricky. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś już. Ja też nie. Przy drugiej rybie. Nie wiem, przy której ja już byłam teraz. Gdzie to w ogóle prowadzi? O nie, tam trzeba rybę przesunąć. Aha, druga no to ryba. Jesteśmy gdzieś chyba zupełnie gdzie indziej. Widzę drugą rybę. No jestem kawałek dalej chyba. Widzę, ale jeszcze mam kawałek. No trzeba ją przesunąć tą drugą, bo inaczej się nie wskoczy. Aha, to wszędzie do siebie, tak jakby. Tak, pociągnąć, tak. A teraz? Aha, tam. Fajnie, to się tak skacze. A widzę taką jeszcze tam bardzo wysoko, tak? Taką rybę gdzieś tam daleko. No jest jeszcze, tak. Jezu. Daleko. A można raz to przesunąć, czy trzeba do końca? Jak on ma bardzo? Jak raz? No raz tylko możesz to pociągnąć przecież. No, jak za nią pójdę, to przecież... No ale nie popchniesz dalej, że tak powiem, tak? Bo ej, no bo przecież będą cię blokować te takie filary. Serio? To mam przyciągnąć do siebie tą rybę? Aha, bo to do góry trzeba wskoczyć, jak chciałem tam dalej. Czaję. No to ej, ja bierę. Słuchajcie, doszedłem do jakiejś areny chyba. Bo co ja to mam przesuwać? Bo musisz no tak zajebiście, na zajebiście, mam bossa. Dobrze, już idę też, to są i ona to doskoczy, jak ja to przesunę? Nie, właśnie na daszek do góry, nie tam dalej. Słuchajcie, biorę Excalibur, nie ma to tamto. Ja też wezmę. Nad sobą najpierw musisz skoczyć. Ja też chciałem. Ej, ale nie zadaję mu w ogóle nic. Tak, to jest jak shotgun, bo nawet takie same odgłosy wydaje. Może z puszy, dużo puszy jest też wybuchowej. Nie wiem, czy to działa na niego takie coś. Na niego, nie wiem. Nie wiem, co to jest w ogóle, ale... A dobra, już teraz działa, bo on miał tarczę. Trzeba mu tą tarczę, że tak powiem, rozbić i teraz normalnie już w niego się ciśnie, nie? Tą kamerę mam. Ja jakąś... nie widzę, ja boję się, że ja się spieprzę na dół. A widzę rękę, no. Nie, nie jest prosty. Ja wezmę Excaliburę jednak. No też biorę Excalibura i... Już ma mniej niż połowę życia, ale jest prosty. O kurde, jaki drągol. No ale wielki, no. Jeszcze jęczy mi tu, kurna. On w ogóle mi nie zadał ani jednego obrażenia, słuchajcie. A w ogóle, aha. Ani jednego. Wysełko? Nawet piksela no mi nie zadał. No jestem teraz na tej arenie. Dobra, zabiłem go. O Boże, on Katcenka. Wygląda... On wygląda jak, nie wiem, dziki gon, kurwa, z... przepraszam, z tego wieśka. No jak dziki gon wygląda.
Ale on mi w ogóle... Boże, Final Fantasy, czego my tu nie mieliśmy, słuchajcie? No, tobie nie zabrał życia, a mi zabrał. Mi zabrał też, no, mi prawie nic. Mimiga zresztą. Nie, mi nic, słuchajcie, nic, nul. A z Excalibura wcale mu tak szybko. Ale o co chodzi z tym? O ja pierdzielę, jakaś druga faza jest. Aha, bo to jest taki blaszak duży po prostu. Jak go zabijecie, to potem jest drugi boss. Nie. Pół życia ma dopiero zabrane u mnie. O kurde, tylko ten ogień mnie niepokoi. Bardzo mnie niepokoi. Tak skaczę do tyłu, pewnie zaraz się spieprzę na dół gdzieś. Tak słabo, powiem wam szczerze, celuję w niego. Nie wiem, o co chodzi. Słabo mi tarczę. A zniszczyłaś mu tarczę? Nie. No to musisz najpierw tarczę zniszczyć i potem będziesz mu zabierała życie. No bo on działa tak jak ten zwykły blaszak. Trzeba najpierw tarczę właśnie się pozbyć. Dobra, zniszczyłem go. Jezu, co tu się dzieje? Ale je mi to życie, nie wiem, tego pokonałeś. Nie wiem, ja po prostu się cofałem cały czas. Do tyłu, strzałką do tyłu i go strzałem. Robię tak. Dobra, wybuchł. Kamera nie wiecie, o co chodzi? No katcenka. Jakieś wróżki, co to jest? Wróżka zębuszka? No jest tam taka latająca, no. Ja nie wiem, czy ja do niej się nie wspinam właśnie. To jakieś małe gówna lecą. No bo to jest drugi boss, to jedno. Ale ja się palę. No bo ogień tam, on będzie cię podpalać. No to ja nie zdążyłem się ruszyć nawet bez sensu. Nie, no to ja się zdążyłem ruszyć. Będziesz musiał katcenkę jeszcze nie no, oglądać? Udało mi się, ale mu życia nie zabieram. Jak go pokonać? Normalnie, ja w niego strzelałem. Czym? Czemu nie mogę zapisać hello? O, dramat. Znam ten dźwięk. Katcenka. Jaki dźwięk tak robi? Jaki dźwięk? Coś robi takie... Ten boss, jeżeli to jest boss z tymi skrzydłami. Nie wiem, ja do niego się właśnie wspinam. Mam w ogóle save'a, w sensie checkpoint. To on wygląda jak Shiva w ogóle z Final Fantasy. W co mam strzelać? Ja w ogóle nie mogę cherubinka? Ja w ogóle nie czaję, jak mam. Musisz strzelać w tego świnkę taką małą. W ogóle muszę cię. Znaczy w tego aniołka strzelam, tak? O to chodzi? No. Nie rozumiem, czemu się zaczęłam palić. No bo właśnie. Ogień się pojawia na tych, Boże, na tej arenie, że tak powiem, w randomowych miejscach, ja więc można się podpalić. Ale ja mu zabieram tyle życia, co nic. No ja mu Excaliburem sporo zabieram. Nie, jakieś w ogóle... Ale słuchajcie, nie musicie tego życia do końca zjechać, tylko wystarczy do połowy. Czemu? No bo on wybuchnie. Hmm. Przynajmniej u mnie wybuchł. Nie się wiem, takie to... bloki pojawiły to i się po nich wspinam teraz. Dobra, i ja jestem przy tym aniołku całym, tym ze skrzydłami. Czy to jest boss? No to potrwa 2,5 roku. Czy wy to coś ze skrzydłami ubijacie? Nie, bo ja aniołka. Nie, ja do tego teraz dobiegłem. Ja już aniołka zabiłem, teraz jestem przy tym ze skrzydłami właśnie. W ogóle życia mu zabieram. Aha, dobra, wybuchł. On wybuchł, ten aniołek, dobra. O Boże, głupie to. A teraz? Nie na górę, tak? A teraz dlaczego ja, kuźwa, nie mam zwykłych pistoletów? Nie mam nic, słuchajcie. Ja mam tylko magiczną laskę Merlina, mam Excalibur i mam magiczne różki Morgany. Nie mam poza tym żadnych broni, które zebraliśmy do ja tej pory. Ja w ogóle naboi nie mam do niczego. Ej, i w ogóle wykorzystałem tego Excalibura chyba w ciul i nadal mam tyle samo amunicji, ile miałem wcześniej, więc to jest jakieś dziwne. To powinno... Tak. Aha, no tak to jakby dobrze. To było jakby nielimitowane, dobrze. Słuchajcie. Bo ja nie mam do niczego innego naboi. Jakie mam tu strzelić? Do kuszy mam tylko. Właśnie, do kuszy. Nie wiem, co ja mam tu zrobić, słuchajcie. Nie mogę. Do tego się nawet doskoczyć nie da, o co chodzi? Do czego? Gdzieś dalej już zabiłeś, tak? Nie no, do tego latającego czegoś, nie? Jakieś takie długie wczytywanie mam w ogóle, jak wczytuję grę, to długo. Dziwne, nie, nie było tak normalnie. Nie wiem, o co chodzi. Ja, o co chodzi? Zapis jest, no, sam z siebie. Ja nie rozumiem, co ja mam tu zrobić. Jesteś ona, tu na górze, Tumberski? No jestem, ona nie celuje w to. No nie celuje w to właśnie. A weź wyceluj celownikiem, może coś. No ale nie mamy właśnie takiej ale broni. Jest. A dobra, trzeba wykorzystać, słuchajcie, patent DSEO. Tylko to ja znaczy, widzieć, że celujesz... To jest, bo ja tego czegoś... A tu jest, dobra. Celujecie, słuchajcie, no, kamerą, ja wiem, w sensie głową tak Lary. Zrobiła, no. Aha, znikło wszystko, nie ma tej kuszy, a była kusza. No mówiłem przed sekundą, że wszystko znikało. I to się teraz trzęsie, tak? Trzęsie się, ja nie wiem, czy to nie jest na czas jakiś. Ale co tu trzeba... Czekajcie, ona gdzieś spadła. I co? Nie wiem, ja zeskakuję na dół. Aha, te płytki się za... Dobra, zapadają się te płytki. Znaczy te kolumny.
Zapadają się. Hej, trzeba szybko. Trzeba szybko, tak. Jak będziecie w miarę nisko, to i tak nie zginiecie. O kurde, jakie to wielkie jest. Ja myślałem, że to jest mniejsze. No, muszę to wczytać trochę wcześniej. Bo tak stoję i... Nie, ten Excalibur jest sztos, powiem wam. Ja pierdzielę, ale tu pójdzie u mnie apteczek. No, już poszło przy zabijaniu tego. No, poszła won. Jezu, ale kupię. O Jezu, zaraz wpadnę w ogień. Nie wiem, czy to tak aż szybko trzeba iść, bo to takie coś jest... Pierdzielę. Więcej szczęścia niż rozumu, słuchajcie. Zawsze tak było. Słucham? To zawsze tak było. Zawsze tak było. Już pogadamy. Ja się spaliłam, jak pizda. Właśnie miałem takiego fuksa, bo prawie byłem w ogniu, ale mnie nie podpaliło. Dobra, to podpaliła mnie czy nie? A to nie ona was, słuchajcie, podpala, tylko podpala was ogień, który się pojawia znowu randomowo na tej arenie. No nie, ja to muszę wczytać, bo no jaka niestety zasejwowałam w miejscu, w którym mnie paliła, nie? No mnie się właśnie pojawia ogień na mnie. No tak, właśnie o to chodzi, to jest najgorsze. Dobra, udało mi się uciec jakoś. Co to za psiuraki mi tam szczekają? Dobra, da dwa hity ją mam. Palę się. Boże... Gin. Dobra, zginęła. Fajnie, ona ma całe życie u mnie dopiero jeszcze. Mam cutscenkę. Aha, ale żebym cutscenkę miał? Spoko. Całe życie trzeba je zjąć? Tak. To trochę ciulowo, muszę ci powiedzieć. Czemu? Trochę za dużo zabawy, moim zdaniem. No trzeba non-stop zapisywać praktycznie. No, ja tak robię. No i się podpaliłem. A jak ja mam zejść na dół teraz? Weź... Ile ja już apteczek zeżarłam przy niej? Ona krzywa wygląda z tego. Podpaliłam się. Ja pierdziel, serio, teraz tą całą drogę na dół trzeba. Serio? No. Gdzie jest nasza zbroja? Nie możemy sobie spaść? Właśnie, gdzie jest nasza zbroja? Do użycia dopiero jej zabrałem. No bo my zbroi nie mamy, faktycznie. No dlatego nas tak łoi. To. Byłoby zbyt prosto na bosie, nie? Dobra, no nie mogę tego zrobić, bo to mnie podpala, no. No mnie też. A ile masz życia zabrane? Pół chociaż? Tak, pół mam. Bo zaraz spadnę z tej areny. Zeskoczysz mi tam? Co za szmaciura, no. Zrobię tak? Nie umiem to. Dobra, umarła. No nie, u mnie nie. Portal u mnie się. To jeszcze długo potrwa. Jakoś w ogóle fuksa miałem, bo nie wpadałem w ten ogień. Ja skakałem jak popieprzony. Ja miałem... ani razu mnie nie spaliło, ale miałem fuksa w jednym momencie. Jak zwykle. Więcej szczęścia niż rozumu. Nie, to po prostu jest król. Jak tu zejść? Tam skoczyć na... No normalnie, tam na te kolumny musicie, nie? Skoczyć trzeba tak daleko? Nie no, aż tak daleko nie. Tam jest taka jedna kolumna, która jest pod tą areną. Taka, na którą się da skoczyć i trochę się tam życia straci, ale nie zginiesz. A tu coś jest. No bo zginęłam. Nie umiem tego przejść i w ogóle nie mam już naboi. Ale ale nie do Excalibura masz nieskończoność. Tak. No nie wiem, skoro zmieniła broń, więc nie wiem, jak może być nieskończoność. Czekaj. No ja mam nadal 100. Podczas gdy wystrzeliłem... Cały czas strzelałem. Chyba 100. Ja też. Excalibur? Nie no, 100 jest cały czas. 100. Ja też mam 100. A może też strzelasz innym mieczem? Dobra, słuchajcie, stoję przy tym portalu i czekam. Dobra, dobra. To wbijam w portal. Okej. Okay. Gdzie on jest? Ja pierdolę. Pierdzieliło. Gdzie ten port? A tam jest. Tam gdzie... Dobra, jest. Ej, ktoś do mnie krzyczy. Aha, to Merlin do mnie krzyczy. Odezwał się Merlin. Hey, come here. Come here. On tam stoi po drugiej stronie. Zabiłem się? Jezu, to życie mi zeszło. Tu się wszystko wali, uważajcie. Jak tam wejść do niego? Come here. Hey, come here. Nie wiem, jakąś prawą stroną tam próbuję. Ale że górą? Ale poczekaj. A no, górą. Ale słuchajcie, zbliżamy też się wielkimi krokami do końca, no, co wam powiedzieć? Tak, czy wy wiecie, tak. Co wy już powiecie? Czy będzie znowu takie, słuchajcie, zaskoczenie, jak my z The Quest of Gold, 50 odcinek, to już koniec? No. To już? Ej, jak ja mam tam zeskoczyć? Już. Aha, ja na czerwony klocek skoczę. Jest, jak mnie denerwuje to, że to się tak trzęsie. Jestem przy tym Merlinie.
No ja już jestem prawy. I mam czarną. No i nie doskoczyła ta szmaciura, nie? Gada coś, ale nie mam napisów. Ej, to na sam dół czuła coś, bo już nie odnotowałam. Nie, na w środkowym poziomie on stoi. Ja z czerwonego klocka wskoczyłem. Dobra, ja zrobię to po swojemu. Nie wiem, co on pieprze, bo nie ma napisów. Dobra, idę. No jest kadcenka. Gdzie ty jesteś, Marlin? Ja nie wiem, gdzie on jest. On mówi, żebyśmy użyli miecza Excalibura na tym głazie. A masz napisy? Nie mam, ale tłumaczę. Ja nie słyszę, nic pogadasz. Put the sword. Musimy położyć sword. Włożyć. Uh-huh. Kamień. Tak jak było, wiecie, w Królu Arturze. Poczekaj, szybko, nie wszystko się... Magiczna bariera. Gdzie mamy uciec? Którędy? Zaraz się zrzekam, bo będzie mi tak trząsło się dalej. No to cały czas się trzęsie. Łeb... Dobra, używam tego miecza. Przestań już szalić, daj mi włożyć ten nóż czy miecz. Nóż! No mamy uciekać, bo się wali wszystko i w ogóle bariera złamana. Dobra, wbiłem, no. Uciekaj szybko, no. Bariera złamana. Ale gdzie? Na dół? I nuta epicka jest jakaś. Na razie nie mam. Taka disco polo trochę. No jest otwarte przejście, dobra, widzę. Boże. Uciekaj ała, szybko. Ała, nie i wszystko mogę. Się w zamku. Bonika, magiczna, bariera, załamana. Boże. Deso, gdzie twoje 60 hot challenge, czy jak to tam? Ja nie umiem. Jakby no mi widzę... ktoś napisał tekst, to ja bym umiała. Spoko. Uciekam, widzę światło. Dobra, mnie zabijają cały czas jakieś walące się na łebkę. No i nota, słuchajcie, znowu z finala. Ja pierdzielę. Mówiłem, że disco polo jakieś. Jesteś disco polo. Jesteś disco polo. Ja nie jestem żadna disco polo. Ale disco polo jest spoko niekiedy. Niekiedy. Nie wiem. Ja dla mnie nigdy, ale okej. To jest ta pierwsza jest. To nie jest, jest bardzo nie, spoko. Nie, ja nie jestem z tych ludzi, którzy napieprzają na disco polo, a bawią się na weselu. Nie, ja po prostu nie trawię ani w ogóle. Jesteśmy no w dobra, mam światełko. Zależy, co się jeszcze, słuchajcie, do tego disco polo zalicza. To też to słuchajcie, helikopter będzie chyba jakoś trzeba wrócić, nie? Nie no, czekajcie, no. No ja mam scenkę. No ja mam też scenkę teraz. Ja w ogóle zapomniałem, że tutaj my przyszliśmy. I tak oto Lara uciekła z iluzji zamku i wróciła na wyspę Topazu. Była by iluzja. Opowiedzieć przyjaciołom o jej przygodzie. Tak napisane jest to. Nie, żeby miasto to wymyślił. O Boże, jak wszystko wybuchło. Jaka muza. Mam stękę z Cindy. Boże, z The Star Warsami mi się to kojarzy teraz. Cicho, mam stękę. Stosik. This is a map I found in the castle. Interesting. I wonder what is there. Will you go with me? I need someone to follow my moves as I've no idea where this will take me. Of course. So excited this map links back to the Topaz Island. So Twin Crystals. Jak oto Lara uciekła z iluzji zamku. Wracamy na wyspę Topaz. Cieszycie się? Opowiedzieć przyjaciółom o jej czyli to jest teraz. Słuchajcie, ten dodatkowy bonus. A mamy ile minut? Level. Mamy czas? Nie, no niemożliwe, to nie jest bonusowy level. Bonusowy level był chyba w stroju cynki. Wróżki. Tak. To nie jest bonusowy, nie, absolutnie. Nie. To jest bonusowy nie. level. Odblokowany. Nie. Odblo- 100% odblokowany. Trzeba iść do jakiejś skrzyni coś. 100% to jest odblokowany, mówię wam, nie. z ręką na sercu. Tak. Trzeba iść do jakiejś skrzyni. Sprawdzałem to chyba 10 razy. I na YouTubie, i na walkthrough. Wróżka jest dodatkowym. Wróżka jest dodatkowym. Ale słuchajcie, są 3 bonusowe poziomy. Będziecie mieli 2 bonusowe poziomy, gdzie Lara ma strój taki akwalung. No to mam. Teraz to, właśnie. Pierwszy raz słyszę, mówimy cały czas, że jest jeden bonusowy level, a teraz nagle z dupy bierze się 3? Nie, no przecież mówiłem wam, że jest jeden bonusowy level. Ten wy mówicie o tym sekretnym. Jest jeden sekretny level, a 2 są jakby bonusowe, łącznie 3 dodatkowe. I to my nie skończymy tego dzisiaj. Ale nie mamy dostępu do tego sekretnego z wróżką, bo nie zebraliśmy chyba wszystkich sekretów. Ale ja też chciałam.
mam wróżkę. Nie, ja mam to... gdzieś te bonusowe levele, które są normalnymi levelami. Ja chcę wróżkę. Nie, to ten z akwalungiem teraz, co widzicie, to jest normalnie bonusowy level, bo inaczej gra by się skończyła po tych napisach, że Lara tam zniszczyła tą iluzję i poszła opowiedzieć przyjaciołom, koniec. Boże, a teraz odblokowaliśmy dodatek. Ja chcę wróżkę. Jezu. No jak ty wróżką grać? Ja też chcę się napalili na wróżkę. No nie, weź nie odpuszczę w ogóle bez wróżki. No to na wróżkę to musimy od kogoś save'a chyba ogarnąć, no albo na mecie. Jezus, ja myślałam, że my to mamy zapewnione. Gdybyś mi powiedział, to ja już bym przeszperała internet za tym save'em. Dobra, ale gramy ten z akwalungiem chyba też. Nie mamy czasu. Ale lipa, nie wiem, no... 22 minuty dopiero. No to ciśniemy, gramy. A ja też. A łopatę mam? Bonusowy level. Gdzie macie tą łopatę? Wyspa? Tam na prawo, żebym po las i tam coś było w skrzyni. Czekajcie, ja no bo ja coś podniosłem. Ale mieliśmy taką mapę na wyspę Topa. Jest, wyspa Topa z rejon południowy. Fajnie, że mi to coś mówi, gdzie mam płynąć. O ja pierdziele, ja nie wiem, gdzie macie tą łopatę. Trzy punkty są nawet zaznaczone na mapie. Co mam robić? Tej skrzyni, gdzie się zaczęło praktycznie? No. To była łopata? Nie. A gdzie? Za tobą, od skrzyni. A ona jest gdzieś wybita tu? Nie, tak w skrzynce takiej. Ja chcę wróżkę. Ja też chcę wróżkę, to jest bez sensu. O Boże, nie. Co ta mapa mówi? Tu gdzieś. Na jakieś wyspy mamy zapływać, tak? Jest mapa, ale ja nie wiem, w którą stronę mamy się w ogóle poruszać. Wszędzie. Jezu, to będzie jak helikopter. No to... Jest autopilot? Mam jakąś wysepkę. Jest autopilot! Czym ja mam to rozpieprzyć? Mam pistolety w ogóle. Dlaczego ona nie chciała je wyciągnąć? Ja pieprzę. Jest coś do użycia, ale nie mamy tego. To macie jakby... Koła. Macie jakby fragment łopaty, tak? Tak. Bez kija? Tak. Dobra. Ja to jest. I pewnie gdzieś chciała coś wykopać, bo... No dobra, bo jestem na wyspie, na której trzeba użyć takiego koła, zaworu. Wiecie, o co chodzi, nie? A, ale no pewnie wiem, trzeba wiem. Będzie gdzieś to wykopać, założę się, na ja jakiejś wysepce. Jak się wychodzi? Dobra, pokażcie mi tą mapę, bo to będzie jakiś shit. Wyjdź stąd. A tej nie, czyli co, proponuję dobra, ci ale wprost ty... chyba, nie? Ja na lewo pojechałem, to dobrze czy źle? Nie, ja nie ja rozumiem. Tam jest jakiś zawór, to o to ci chodziło? Tak. Aha, no to jeszcze na lewo, jeszcze. Dobra, ja płynę na prawo w takim razie, bo dla mnie to po prostu jest jakiś dramat. Ja nie mogę wyjść z tego gówna. Nie rozumiem, jak się wychodzi. A, tu się nie da. Nie, no dobra, tu się nie da płynąć. Ja płynę dobra, jestem na jakiejś wysepce z następnej. To nie jest duże do pływania, bo mam przecież niewidzialne ściany. Tak, są niewidzialne ściany, dokładnie. No ale nie mogę wyjść z tego. Czemu? Nie wiem, ona w ogóle jeździ. No alt chyba? No ja tak. Strzałka, tak? Nie. Tam chyba z delitem czy jakoś tak. Delitem. A tu pod wodą? No jestem na wyspie. No jestem na jakiejś wyspie, czekajcie. Z delitem? A z delitem. A faktycznie tu trzeba wtrynić ten, no. Ona nie wysp... A można byle gdzie A tu wyjść? W tej wodzie można płynąć w ogóle? Jezu, jak to jest ciemno. Nie, ja się boję tu. Jestem na jakiejś wyspie. Boję się, że tu gdzieś trzeba będzie coś kopać, tylko że ja nie mam... Coś rozświetla. No tego kijka nie mamy. Nie mam kijka. Jakiejś takiej można większej pływać wyspie teoretycznie, jestem. Ale tu nic nie ma. Mam kijek. Ja odkręcam kurek. A ja mam kijek. A jak odkręcasz kurek? Skąd ale go na masz? Wysepce. No pod na wysepce? Nie na wysepce, tylko pod wodą jest taka niebieska rura. Dobra, ale pytanie, gdzie kijek? No. Na wysepce? Na takiej dużej wyspie, ale gdzie masz to do... No to Lara, może Cindy wie, gdzie kopać? W sensie... Jak mam wrócić pływać, do Cindy? Na powierzchni wody będziecie mieć taką niebieską rurę. Ale ja muszę kijek znaleźć. Nie wiem, gdzie kopać. A musisz wrócić do Cindy, ona ci powie, czy co? Nie wiem. Czy wiesz, gdzie kopać Tumberski? Nie wiem. Dlaczego? No bo... nie wiem. Na takiej wysepce, na wyspie... gdzie w środku jest woda taka, to tam jest kijek czy coś? Na takiej jest taka wyspie... plaża. Duża wyspa. I... Tak, i w środku jest jeszcze tak, woda znowu. Tak. To jest tam kijek? Tak. Ale nie w tej wodzie, tylko na... gdzieś na tak. powierzchni. Mhm. A co ta rura zrobiła? To mnie ciekawi. A jest, dobra, mam. Ja pierdzie, zachciało nam się bonusowego, nie? Gdybyśmy skończyli już to, gdyby nie to? Tak, to byłby koniec. Aha, a wróżka? No a wróżka to jest jeszcze, jak się przejdzie te bonusowe, to jeszcze jak chyba się odblokowało
Znaczy, Boże, zebrało wszystkie sekrety, to jeszcze dostajecie dodatkowo bonusowy poziom z wróżką. Ewentualnie może też tak być, bo to jest, tam ten z wróżką jest jakby ukryty, nie? To nie jest bonusowy poziom, tylko jakby secret level, nie? Że jakby sekretny. Czyli mogło być, być też tak, że w trakcie któregoś z poziomów było jakieś przejście, którego my nie wyhaczyliśmy i ono prowadziło do tego levelu z wróżką. Ja wam mówiłem, że w szkole coś. Mogło tak być, no nie wiem, no ale to wtedy łatwo z save'em jakimś to ogarnąć, nie? Może Lara modała wróżką wtedy? Dobra, wiecie gdzie kopać, co tu robić? Nie wiem, nic, mam tylko przyciągniętą tą. Nie mogę. A zawór macie zdarzyć. Jeden taki? No to ja też zawór mam. No ja nie mam bez zaworu, skąd macie zawór? To przecież pytam cały czas, gdzie go zdobyć. Zaraz obok, ale to nie jest gdzie go zdobyć, to się przekręca go po prostu, przy rurze, jest taka rura. Ale jak możesz przekręcić, jak ja mam rurę bez zaworu, więc nie No daję. To ja też miałem, był jeden zawór bez kołowrotka jakby, nie? Na wyspie, ale teraz jest drugi zawór, gdzie już masz ten kołowrotek i normalnie możesz przekręcić. W wodzie tak trzeba stanąć? Ona jest w wodzie, ta rura, taka niebieska i wystaje troszeczkę nad powierzchnię wody. Tak ciut, ciut. No ale nie wiem, co ten zawór sprawił. Dobra, nieważne, bo... ja mam zawór. Tą rurę, tak? Nie, zawór. Znalazłam po prostu. Pod wodą? Gdzie? Tak. No to ja pływałem pod wodą. Ale w którym miejscu pod wodą? No widzisz. No ale... Jest Aha. taka wyspa. Zaraz wam powiem, przy której wyspie. Poczekaj. No tej właśnie bez zaworu. Chyba. Mi się wydaje, zaraz zerknę. Czy to jest ta bez zaworu? Ale wiecie, gdzie kopać? A gdzie kopać, to nie. Dobra, wiem, gdzie kopać, słuchajcie! Doleciałem na jakąś wyspę, dopłynąłem na jakąś wyspę z piaskiem, taka malutka no ja dosyć. Wiem, jaka, byłem tu i normalnie klikałem tu kontrol, napierdzielałem i Lara w pewnym momencie chciała mi użyć jakiegoś przedmiotu i użyłem opaty. Ale i takich kopię. Małych wysepek to jest dużo. Znaczy małej, bardzo może mała, bardzo nie, ale... Czy coś charakterystycznego na tej wyspie? Słuchajcie, roślinki... to jest takie mało usypana górka praktycznie. Taka górka, tak, i ona taka jakby wznosi się do góry trochę, nie jest taka płaska, nie? No, to ja wiem, gdzie to jest, ale ja jej mam, bo jeszcze patyka. To ja jeszcze tego nie widziałam. I wykopałem, słuchajcie, zawór drugi. Znaczy to kręcę w kółko. A to są dwa zawory? Znaczy nie zawór drugi, tylko jakby zawór do przekręcenia, nie? Rurę, o tym chodzi. To są dwa w takim razie, bo ja wziąłam skąd indziej. Deseo! Nie zawór pokrętło, tylko przekręciłem rurę, w którym już było ja pokrętło. Boże! Masakra! A co wykopałeś? Bo nie rozumiem, co wykopałeś? Wykopałem rurę, przy której był już normalnie wkręcony ten zawór, który się przekręca. Rozumiesz? Nie, ale okej. No, ty zdobyłaś same to do przekręcania, zawór, który włożyłaś na rurę, prawda? A ja już miałem to włożone na rurę jakby. I wystarczyło tylko przekręcić, nie musiałem niczego zdobywać. Ale nie rozumiem. A ja miałem takie coś nie tylko jedno, niebieskie pod wodą. No, inaczej wykopałeś już... tą rurę. Dobra. Ja nie wiem, co ty wykopałeś. No dobra, rozumiem, że jest rura z zaworem i jest rura bez. Ale co wykopałeś? Wykopałem dostęp do tej rury. No to się pytam, to rurę wykopałeś? No tak. O to mi chodzi. Ja nie wiem zupełnie, gdzie ja mam teraz płynąć, bo mi brakuje... Trzy zawory przekręciłem już. I brakuje mi tego, który DSAO zdobyła i który włożyła. No ja nie mam żadnego. Dobra, ja tu widzę jakiś normalny, który jest. Tak. No i go przekręcasz, o to mi chodzi. Jezu. No dobrze, ale dalej nie mam nigdzie kopania, także... Nie wiem, o co no to znajdziesz w trakcie. Jak będziesz pływać, to w końcu trafisz na taką wysepkę. Okej, to czyli trzy są zawory, tak? No, poczekajcie, raz, dwa. Ja już trzy przekręciłem i jeszcze jednego mi brakuje, czyli cztery chyba. O, serio? Bo mi brakuje DSO tego, który ty jakby zrobiłaś. Nie wiem, gdzie jest ten pod wodą, wiesz, kołowrotek. Ja nie wiem. Nie, słuchajcie, dramat. Jest tu jakaś wysepka? Dobra, mam tą wysepkę, uff. Nie wiem, czy tutaj właśnie to gdzieś nie będzie, bo tu nic totalnie nie ma, taka tak, mniejsza. Tak, taka pusta, tak? I ona jest taka no jest, trochę dobra, taka... Kopię. No. To będzie trzeci. I co, jeszcze jeden? Chyba jeszcze jeden, no bo ja chyba już trzy do tej pory przekręciłem, a... Trzeba do tej Cindy, żeby się dowiedzieć, czy kopać, czy nie ogólnie? No nie, no teoretycznie samemu no, znajdziesz. No, już jak wiesz, to już bez sensu, nie musisz iść. Ja nie wiem, czy też. No na to, ale to i tak ją musisz znaleźć, no musisz pływać. Ale to... Jezu, gdzie ty dostał znalazłaś ten zawór pod wodą, to ja nie wiem. Zawór pod wodą.
Ale ja coś słyszałam, że coś się zrobiło, nie słyszałeś? Ja też słyszałem, tak. Tylko, że to słychać. Przy trzecim zaworze nie ma tu. Nie widziałam tak? Czwartego, no. A widziałeś czwarty zawór? Czekaj, no właśnie próbuję coś ogarnąć. Dużo jest tych wysepek i ja już nie będę wiedział, słyszałeś taki, ale w ogóle słyszałeś takie dziwne dźwięki, tak, czy tak, nie? Tak, 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 było słychać taki dziwny dźwięk. Jakby coś tam zaczęło trybić coś, nie? No. Może teraz do Cindy idźcie. No ja poszłam do Cindy. Dobra, mam to. No! Za Francję. No nie, nic to nie daje, jak do niej wróciłam. A ile zawarów przekręciliście tak w ogóle? Bo wiecie co? No ja trzy na razie. Bo wiecie co, zastanawia mnie jedna rzecz. Na mapie jest jedno miejsce pod wodą zaznaczone, to jest, rozumiem, że to do znalezienia, tak? Pewnie tak. No dobra, pod wodą do znalezienia i oprócz tego trzy punkty, jakby trzy zawory. No dobra, no i co to zrobiło? Bo dalej nie wiem. Dobra, mam cztery zawory. No to są cztery, tak? Cztery, tak. I coś się zaczęło mi trząść. W sensie, gdzie jest jeszcze jakiś zawór? W sensie, co charakterystycznego? O Jezu, ale ja nie pamiętam, którego wy nie pociągnęliście. Pociągnęliście na taki na rurze, tak? Niebieski, wystający z wody. Nie, tak. Właśnie ja tego nie. A, no to tylko rura ci została w takim razie. Desao. Wystająca z wody? Tak, wystająca. Żadnej wysepki nie ma. No. Tylko jest dosłownie jedna taka rura. No to jest chyba na mapie zaznaczone właśnie, że możliwe. Coś takiego w wodzie wystaje. Chyba tak. I słuchajcie, wiecie, gdzie pewnie się otworzyło? Tam na tej głównej takiej wyspie, gdzie podnosiliśmy drewnianą rączkę do szpadla, nie? Mhm. To była taka woda w środku, co była. Mówiłem o niej. Mhm. To tam pewnie się teraz coś zadziało, bo słyszałem trzęsienie ziemi. No tylko, że ja jeszcze w ogóle jestem w dupie, więc... Tylko nie mogę tego znaleźć teraz, kurwa. Ja nie mogę tego z wody wystającego. Ja do Cindy teraz wróciłem, dramat. Tu coś... No nie, no tutaj nie ma nic. Jezus, czemu nie mogę wyjść? Ja tu coś wystaje z wody. Taka niebieska rura, jak coś. To ja to w ogóle znalazłem na samym początku. I ty mówiłeś, że wtedy popłynąłeś na lewo chyba, tak? Ja? O. Nie wiem. No to tu się zrobiło. Wiesz, że płyniesz od wyspy na lewo, to ja też tak. No na ja lewo to pamiętam. Była ta wyspa piaskowa. No i to jest tutaj obok, koło tego zaworu, koło tej wyspy takiej piasczystej, coś... To gdzieś tu blisko. Nie, słuchajcie, tu się coś w ogóle pojawiło. Jakiś zamek mi tu wyrósł z dupy. Wcześniej go nie było. Zamek się z dupy wyrósł? No. Ale... Albo my po prostu tą wodę jakby tymi zaworami obniżyliśmy, nie? I teraz dzięki dobra, czyli zaworów dostęp. Do przekręcenia jest ile? Ogólnie cztery. Nie, to ja nie mogę znaleźć tego. A do wykopania tych ile jest? No, co do wykopania? No do wykopania. Ale dobra, co, szpadlem? To? No szpadlem jeden tylko wykupujesz. Okej. Okay. Znalazłam ten pod wodą. No, to wszystko będziesz miała już. Powinno ci się zacząć trząść wszystko. Mhm. No dobra, kolejny level jest, to co? Jak Tumberski tu przypłynie, to kończymy ten odcinek. To jest kolejny level, serio? Tak. A to... aha. A faktycznie, bo tu się zjeżdża, no. No dobra. Tak, to możemy skończyć w sumie. No to poczekamy. Tak. Idę szukać tego zamku. Aha, bo tu do wody się zeskakuje. Ja stąd wypływam. No, to tak jak mówiłem, dwa będą. A coś mówię, że tam gdzie ta siedna woda na środku, to tam jednak nic nie ma? Wiesz co, no tam gdzie była ta woda na środku, to chyba tu się ten zamek właśnie pojawił. Aha. Dobra, to płynę. Dużo pływania, słuchajcie, tu będzie. Ale to już jest inne. Podwodne w ogóle ruiny. Tak, inna nazwa, podwodne ruiny. Czyli tak naprawdę został nam ostatni poziom, chyba że serio będziemy szukać tego save'a, nie, na necie. No będziemy. Żeby... No okej. Okay. Ja sobie cynki nie daruję. Aha, wiem gdzie jestem, to wiem gdzie jest ten zamek teraz. A tu tak ciemno, musi tak ciemno być? No, tu jest to wyspa. O, chwila. Dobra, to ja się pożegnam w tym miejscu i Tumberski dokończy ja sobie, jestem. Dobra? No. A jesteś? No dobrze, to dziękujemy wam za dzisiaj. To dziękujemy. Do usłyszonka, pa pa. Hej. Pa pa.